Kolejny grup. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2012 dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 600. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 938. Pierwsze czytanie referuje pani dyrektor Małgorzata Okara. Panie przewodniczący, szanowni państwo, projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków są o te 1 000 000 zł. Jest to w związku z promesą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Środki zostaną przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Tutaj dofinansowanie przewiduje się na zadanie remontu ulicy Saskiej, na odcinku od ulicy Nowogródzkiej do ulicy Poszynarskiej. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 5 statutu miasta Krakowa określony. Jest prośba o odstąpienie drugiego czytania. Określam termin wprowadzenia autopoprawek na godzinę 13.30. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 13.40. Kolejny druk. Zmiana w budżecie miasta Krakowa na rok 2012 dotyczy zmiany w planie wydatków w dziale 750 oraz zmiany w planie wydatków w dziale 754, 801, 851, 852, 900, zadania priorytetowe, dziennik, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 969, pierwszy czytanie, referuje pani dyrektor Okarnik. Przeniesienie środków między działami w kwocie 4903. Jest to zadanie obsługa dzielnic na remont dzielnicy przynależnej do Biura Rady Dzielnicy III oraz zmiany planu wydatków w ramach zadań uznawanych przez dzielnicę za priorytetowe. Jest to również zmiany dotyczą dzielnicy III 8000 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 statutu miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 16.10.2020 godzina 15. Dziękuję bardzo. Ostateczny termin zgłaszania poprawek na 18.10.2012 roku, godzina 15. Kolejny druk. Zmiana w budżecie miasta Krakowa na 2012 roku dotyczy zwiększenia planu i wydatków oraz zmian w planie wydatków działa 600, 700, 801, 852, 853, 900, 927, 926. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 967. Pierwsze czytanie referuje pani Małgorzata Okara. Panie przewodniczący, szanowni państwo, projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 955 828. Jest to m.in. w związku z umowami zawartymi na realizację projektów unijnych, przyznaniem odszkodowań oraz wyższymi wielokrotnie zakładanymi wpływami związanymi ze wzrostem uczniów korzystających ze stołówki. Kolejna zmiana, przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących 489 328 zł. Jest to przeznaczenie na transport miejski 139,25 zł. Na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych 347 tysięcy, na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w spektaklach teatralnych 3000 zł oraz przeznaczenie na składki ZUS od wynagrodzeń dla osób realizujących projekt unijny. Kolejne zmiany dotyczą zmian w planie dochodów na rynku dochodów i transfer budżetowych. Jest to zgodnie z załącznikiem nr 3. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie?
stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 ustępu 1 określam termin wprowadzenia autopoprawek na 16.10.2012 roku godzina 15. Ostateczny termin wdrożenia poprawek na 18.10.2012 roku godzina 15.